Zdecydowanie na początku myślę o seksie. Muszę się sama poczuć seksownie, aby przekazać to widzom, bo burleska jest podszyta nutką erotyzmu. Jestem specjalistką, jeśli chodzi o klasyczną burleskę i od klasyki się zaczyna. To jest ten piękny hollywoodzki glamour, to są cekiny na scenie, to są piękne pióra i ogromne, ozdobne kostiumy. Moi widzowie, którzy przychodzą na pokazy, tego się spodziewają. Kiedyś pracując normalnie na etat, marzyłam o tym wizerunku hollywoodzkiej gwiazdy, a burleska pozwoliła mi na realizację tego, tym bardziej, że jest to połączenie tańca z performancem, z pokazaniem siebie i ja bardzo się w tym odnalazłam. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby przenieść widza z tego, powiedzmy, normalnego trybu myślenia, takiego codziennego, w te bardziej pikantne strefy. I chcesz, żeby widzowie też myśleli o seksie, patrząc na twój występ? Mogą. Bardzo bym chciała, aby ich to pobudzało, aby wychodzili z moich pokazów z uśmiechem na ustach, a jeśli przychodzą w parze, żeby to się kończyło bardzo przyjemnym wieczorem. Inspiracją dla mnie może być wszystko. Staram się czerpać tematy do moich pokazów z i kultury wysokiej, ponieważ u podstaw burleska jest pastiszem większych form teatralnych, natomiast nie stronię również od popkultury. Tutaj i muzycznie Madonna jest na przykład moją ogromną inspiracją, a mnie na scenie możecie zobaczyć chociażby w roli księżniczki Disneya albo azteckiej wojowniczki. Także jak widać, tutaj tematem do inspiracji może być praktycznie wszystko. Na scenie jest jak najbardziej dozwolony size plus, czyli ten większy rozmiar i naturalność, tak? Więc nie stronimy od większych bioder, od pełniejszych piersi, a naprawdę bardzo wiele osób okazuje się, że jest wielbicielami takich kształtów. Tutaj właśnie jakby uśmieszek w stronę osób, które uważają, że jestem osobą z nadwagą, a ja mam rozmiar 36 i jestem dosyć drobną osobą. Prowadzę dwa rodzaje jakby zajęć. To są zajęcia ze stylizacji i jakby dobioru ubioru, gdzie kobieta może przejść właśnie tą transformację w pin-up girl, czy pobawić się stylem retro. A jeśli chodzi o warsztaty burleski, to są najczęściej indywidualne zajęcia, gdzie pomagam kobietom odkryć tą swoją seksualność, bo każda kobieta ją ma, tylko trzeba ją tylko wydobyć. Brałam udział w kilku fajnych festiwalach, między innymi w festiwalu w Moskwie, gdzie wygrałam koronę królowej klasycznej burleski. Regularnie występuję w Warszawie. Od 4 marca zapraszam na bardzo duże pokazy burleski. Zaczynamy w Warszawie w kinie Luna, natomiast będziemy z tym repertuarem jeździć po całej Polsce. A jeśli chodzi o mniejsze pokazy, to zapraszam i na walentynki 14 lutego i w inne dni na mniejsze pokazy pod tytułem Imperium Burleski.